Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie porównawczym. Dzisiaj będzie Lumpex versus Stradivarius, czyli sieciówka. Bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które pojawiają się na moim kanale oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, dzisiejszy film miał być wczoraj, czyli w piątek, natomiast nagrywam go dzisiaj i tak naprawdę dzisiaj jest 1 maja, więc rozpoczynamy majówkę tak naprawdę. Jestem ciekawa, jakie są Wasze plany, jeśli chodzi o właśnie te dni wolne. Ja mam zamiar sobie troszeczkę odpocząć i zastanawiam się, czy jutro będzie film wyprzedażowy. Standardowo, tak jak to jest zawsze w niedzielę, ponieważ jeszcze nie zdążyłam go nagrać. Także to będzie jedna wielka niewiadoma. Na początek nasz projekt 360 i kolejny element. Z poprzedniego filmu nie zdążyłam jeszcze przyszyć guzika, więc nadal jest on przymocowany za pomocą szpilki i dzisiaj będzie ten guzik też przymocowany za pomocą szpilki. Więc dzisiejszy element znajduje się w tym miejscu. Ojku, dzisiaj to jestem taka po prostu zakręcona, że wszystko jest krzywo, wszystko jest jakieś takie dzisiaj dziwne. Ale dobra, nie przedłużam i zaczynam dzisiejszy film porównawczy. Na początek żakiet w szachownicę, tak jest nazwany na stronie marki Stradivarius, cena 159 zł. I powiem Wam, że zaczęły mi się bardzo ostatnio podobać takie żakiety w pepitkę, w krateczkę, w szachownicę. Jak zwał, tak zwał, po prostu. Natomiast one bardzo mi się podobają, dlatego że uwielbiam do nich dodawać różne kolorowe jakieś takie dodatki w postaci kolorowych szpilek, torebek. Dzisiejsza moja stylizacja będzie taka bardziej stonowana, dlatego że staram się zawsze jakoś tak bardziej nawiązać do marki, z którą po prostu robię takie porównanie, powiedzmy. I teraz pokażę Wam moją propozycję. To jest nowość w ogóle w mojej garderobie, dlatego że ogólnie ten żakiet powinnam pokazać w holu lumpeksowym, w nowościach, natomiast pokażę go dzisiaj i już w holu lumpeksowym w przyszłości on się nie pojawi. A akurat tutaj dzisiaj mi się przydał, bo jest w taką, powiedzmy, kratkę. To nie jest szachownica, to jest taka drobna pepitka. Natomiast gdzieś on mi tutaj pasuje. Podoba mi się ze względu tutaj na te ozdoby i to było coś innego. Jak zobaczyłam go w sklepie, to powiedziałam, wow, ale super. Zdążył się wygnieść, bo to jest taki szlachetniejszy skład. Natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się upolować taki żakiet. Ostatnio naprawdę dużo kupuję fajnych marynarek, żakietów. Uwielbiam, bo zawsze jak znajduję, każdy jest inny. I tak naprawdę jak robię takie, powiedzmy, polowanie, czyli ogólnie robię zakupy szybko, ale też powoli, nie wiem jak to w ogóle nazwać. Jeśli chodzi o ten żakiet, to jest vintage i zapłaciłam za niego 35 zł. Kolejna rzecz to dwurzędowa marynarka. W Stradivariusie 139 zł. I tutaj nie pokażę Wam dwurzędowej marynarki, natomiast chodziło mi o takie nawiązanie, jeśli chodzi o wzór, o taką kratkę, dlatego że coś podobnego ostatnio upolowałam. I zarówno ta w Stradivariusie mi się podoba, jak też ta moja z lumpeksu, natomiast ta lumpeksowa jest troszeczkę taka inna, na zasadzie takiej, że wyróżniają się w niej guziki, które są rewelacyjne. I właśnie już Wam ją zaprezentuję. Mój żakiet, taka moja propozycja, marynarka, to jest coś takiego i to też jest u mnie nowość, więc nie pojawi się w przyszłości w holu lumpeksowym, pokazuję dzisiaj. Cudowna rzecz w stanie idealnym, marka Gigi, rozmiar duży, guziki, zobaczcie, przepiękne, naprawdę bardzo mi się podobają, ja zwracam uwagę na te wszystkie guziki i ta marynarka jest naprawdę rewelacyjna, ma dwie poduchy, tutaj z tyłu tak się prezentuje, no jest po prostu bardzo, bardzo fajna. I właśnie do niej planuję sobie ubrać różne takie kolorowe szpilki i troszeczkę z tą marynarką mam zamiar pokombinować. Za swoją zapłaciłam 25 zł i powiem Wam, że uwielbiam takie marynarki. Uwielbiam! Moi kochani, jeszcze tak tylko parę słów na temat w ogóle marki Stradivarius, na temat tej sieciówki, dlatego że zawsze jak zaczynam tego typu filmy, to coś tam muszę od siebie dodać, więc tutaj nie padną jakieś słowa krytyki, dlatego że kiedyś
marka Stradivarius, ta sieciówka była jedną z moich ulubionych. Naprawdę, wolałam ją bardziej zawsze. Stradivariusa wolałam bardziej od Zary, od wszystkich po prostu tych innych sieciówek. Zawsze znajdowałam tam fajne rzeczy. Pamiętam, że to były jakieś kilka lat temu, kiedy ja się tam ubierałam. Natomiast jak wiecie, ja w ogóle odeszłam od sieciówek i do tych sieciówek mimo wszystko nie wrócę. Natomiast troszeczkę zauważyłam, że w tych wszystkich sieciówkach chyba zrobili taką dostawę na wiosnę i trochę pojawiło się kolorów. I tutaj jak dla mnie w marce właśnie w Stradivariusie są takie najciekawsze rzeczy, najciekawsze swetry. Kilka swetrów naprawdę bardzo mi się spodobało, natomiast no tutaj mam takie zamienniki, powiedzmy z second handu, które były o wiele, wiele tańsze, które mają lepsze składy, które po prostu też bardzo mi się podobają i ja nie mam takiej potrzeby, żeby kupować rzeczy właśnie w sieciówkach. Ja od tych sieciówek totalnie odeszłam i do nich po prostu nie wrócę. Teraz rzecz numer 3, koszula z krótkim rękawem i tutaj cena 69,90. Znacie mnie, jeżeli jesteście tutaj ze mną praktycznie od początku, to wiecie, że koszul mam bardzo dużo i teraz miałam cały wachlarz po prostu takiego wyboru, jeśli chodzi o wybór koszuli z krótkim rękawem. Mam tego bardzo dużo, więc mogłam sobie wybrać tak naprawdę co chcę. I moja propozycja będzie to taka koszula z krótkim rękawem, hasło zostało dokładnie zawarte, natomiast taka moja propozycja, mój wybór padł na koszulę, która może zastąpić sukienkę, czyli coś takiego dłuższego. I to jest bardzo taka kolorowa, fajna koszula, w której kiedyś występowałam w jednym z holi lumpeksowych. Miałam taką stylizację, mówiłyście, że to jest taka stylizacja wakacyjna, że jakieś takie bogate wakacje, że Wam się tak to kojarzy. I rzeczywiście bardzo lubię tę koszulę, ona jest naprawdę fajna. Jest to duży rozmiar, natomiast ja się w niej czuję rewelacyjnie. Z tego co pamiętam, stylizacja wyświetli Wam się z jakimś paskiem, ale można też nosić ją tak na luzie, można ubrać coś pod spód, jeżeli czujemy się tak bardziej niekomfortowo, dla bezpieczeństwa powiedzmy, chociaż ta koszula nie jest jakaś przezroczysta i śmiało może naprawdę zastąpić nam sukienkę. I za swoją zapłaciłam 10 zł. Jeszcze, moi kochani, taka bardzo ważna rzecz w sumie, bo niektóre ceny, jeśli chodzi o te rzeczy, które bardzo dawno temu kupiłam, to na przykład mogły kosztować też 5 zł, mogły kosztować 8 zł. Ja starałam się je gdzieś wyszukać, cofnąć się do tych wcześniejszych filmów. Niektórych rzeczy nie udało mi się znaleźć, więc niektóre pozaokrąglałam do 10 zł dla bezpieczeństwa, ale wiem, że powyżej 10 zł za te akurat rzeczy, te starsze, nie zapłaciłam, więc kwestia tego, że tutaj jeszcze zaokrągliłam, więc pewnie suma summarum zakupy wyszłyby mi jeszcze taniej w lumpeksie, ale tak jak mówię, nie mogłam niektórych rzeczy znaleźć. Czwarta rzecz to krótki kardigan. Po prostu w Stradivariusie 89,90 i to jest 100% akrylu, poliestru, bo ja to sprawdzałam, więc sztuczny skład, ale jak wiecie, ja do sztucznych składów nic nie mam, dlatego że też kupuję takie swetry, więc tutaj nawet tego nie będę komentowała, dlatego że nie ma takiej potrzeby, bo akurat to mi w tym sweterku nie przeszkadza. Szary, po prostu zwykły sweterek. I teraz propozycja ode mnie, to jest niebieski kardigan, czyli już tutaj kolor taki w ogóle inny. I bardzo lubię ten sweter, ostatnio często po niego sięgam. Mój jest z wełną, to na pewno, i jest jeszcze tutaj coś takiego w składzie, tak mi się wydaje. Stwierdzam, że wełna tutaj musi być, bo to czuć po prostu. Uwielbiam ten sweter, on ma przepiękny kolor, jest w stanie idealnym, też jest właśnie to kardigan. Z tyłu tak się prezentuje i za swój zapłaciłam 15 zł. Kolejna rzecz to jest taka koszulka polo. Cena w Stradivariusie to 69,90. Takich koszulek jest w second handach mnóstwo. Ja w ogóle ich nie kupuję, dlatego że ja za nim nie przepadam. Jeśli już, to wybieram markę Polo Ralph Lauren i to są moje takie polo, po prostu koszulki i tylko je kupuję. Natomiast jakieś takie zwykłe, basicowe, to po prostu nie jest moja bajka. Ja nie lubię tego typu koszulek, ale tutaj chciałam Wam coś pokazać, takiego ekstra, jeśli chodzi z mojej strony. No i dobra, i pokazuję. U mnie jest to taka koszulka marki Yves Saint Laurent, bardzo stara, jest to vintage, ona jest rewelacyjna, przeszła modyfikację, dlatego że ona była długa, w ogóle to była kupiona przeze mnie koszulka na dziale męskim, natomiast koniec końców ja ją obcięłam, zrobiłam sobie z niej taki crop top i tutaj stylizacja, która Wam się wyświetli, jest dużo gołego ciała, natomiast to jest na takiej zasadzie, że ja chciałam Wam po prostu tę bluzkę zaprezentować, natomiast jeśli zdecydowałam się ubrać
taką stylizację, to na pewno założyłabym do tego jakiś blazer. Na przykład z przodu by było tylko widać tę moją goliznę, natomiast wszystko z tyłu by było tak jakby zakryte. Czy sweter też bym ubrała, czy jakąś marynarkę, więc tutaj chciałam Wam tylko tę bluzkę pokazać. Ja ją uwielbiam, ona była też przeze mnie zwężana. Bawełna jest rewelacyjna, jednak to jest droga marka i można takie rzeczy właśnie znaleźć w second handach, czyli coś z wyższej półki, naprawdę można takie rzeczy znaleźć. I ja za swoją zapłaciłam 2 zł. Kolejna rzecz to krótki kardigan, czarny taki. 89,90 to jest cena w Stradivariusie i powiem Wam od razu, że takich kardiganów też w second handzie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc tutaj ja bym osobiście, jeżeli ktoś lubi sieciówki na przykład, ale też czasem zagląda do second handów, to takich zwykłych rzeczy nie kupowałabym na miejscu tych osób właśnie w sieciówkach, tylko raczej starałabym się znaleźć je w second handzie, bo nie warto przepłacać za takie rzeczy. I teraz pokażę Wam moją propozycję. I też znalazłam taki czarny kardigan, tylko mój jest bardzo drogiej marki. Myślę, że niektórzy znają tę markę. Marka Play i tutaj już dalej nie będę tego czytać. Każdy wie, o co chodzi, jeżeli zna tę markę. Zresztą kiedyś same zauważyłyście w holu lumpeksowym, jak prezentowałam ten sweter, że to jest wyższa półka. Ja to sprawdziłam rzeczywiście. Takie swetry są od 800. Od 1000 w górę po prostu, to jest bardzo droga marka. I takich kardigan udało mi się znaleźć w second handzie, więc tutaj nawet jeśli chodzi o markę, to nie ma co tutaj jakby dyskutować, bo sieciówka, a ta jednak wyższa półka, to jest w ogóle też inna bajka. I ja za swój zapłaciłam 5 zł, więc nie dość, że jest drogi, ogólnie marka droga, to jeszcze tanie, za małe pieniądze, więc nie opłaca się w sieciówkach takich rzeczy kupować. Jeżeli ktoś powie, że no ale tamten jest zwykły i komuś na przykład potrzebny jest zwykły, czarny po prostu kardigan, zawsze można tego kwiata sobie odpróć i będzie zwykły. Kolejna rzecz to jest zapinany sweter w rąby. I ten w Stradivariusie kosztuje 119 zł. I powiem Wam, że na stronie Stradivariusa jest dużo fajnych takich właśnie swetrów w rąby. Bardzo dużo mi się tych swetrów spodobało, ale mam tutaj w swojej garderobie jeden swój wyjątkowy, ulubiony, który chyba zostanie ze mną na zawsze. Znacie ten sweterek i ja sobie wybrałam dzisiaj akurat takie drobne rąby, bo to też są rąby, po prostu, tylko troszeczkę inne. I ten sweter jest wyjątkowy. Ten sweter po prostu, jak dla mnie, bije wszystkie swetry na głowę, bo jest wyjątkowy. Nigdy więcej takiego swetra nie znalazłam w second handzie, to jest wełna, on jest po prostu przecudowny, ja go kocham za kształt, za wszystko. Pamiętam do dziś, jak ja go zobaczyłam w second handzie, to aż rzuciłam wszystko i do tego swetra pobiegłam, bo wystawał gdzieś rękaw, ja wiedziałam, że to będzie coś cudownego. Naprawdę, ja go uwielbiam. To jest mój ulubiony sweter i z tego co pamiętam, za ten sweter zapłaciłam 10 zł i tutaj mogę się mylić. Mógł on kosztować nawet 5 zł, dlatego że nie mogłam po prostu znaleźć tego swetra, tej ceny, kiedy ja go Wam w ogóle prezentowałam, bo to były jakieś początki mojego tutaj nagrywania dla Was filmów, więc szukałam, nie znalazłam. Dlatego zaokrągliłam tę cenę, ale mógł też 10 zł kosztować, więc na pewno powyżej 10 zł za niego nie zapłaciłam. Kolejna rzecz to jest sweter oversize'owy, taki kolorowy. Cena w Stradivariusie 89,90. No i tutaj kolorowych swetrów oversize'owych w swoich zbiorach mam też do dużo, bardzo dużo. Ale wybrałam swój ulubiony i za chwilę właśnie Wam go pokażę. Natomiast ten sweter ze Stradivariusa też jest fajny i dużo też właśnie znalazłam tam na tej stronie takich fajnych, kolorowych swetrów oversize'owych, ale też muszę tutaj oczywiście powiedzieć swoje zdanie, dlatego że takich swetrów jest dużo w second handach i można naprawdę upolować jakiś wyjątkowy, oczywiście za mniejsze pieniądze. I ten sweter jest też jednym z moich ulubionych i to widzicie, też jest sweter w rąby, więc teoretycznie mogłam go też przed chwilą pokazać. Natomiast mam 2 swetry w rąby, tamten jest ulubiony, ten jest ulubiony, ale ten jest dodatkowo ozdobiony kwiatami, więc tutaj jakby zawarłam tę formułę, że kolorowy sweter oversize'owy, tak, on jest duży, on jest kolorowy i to jest też jeden z moich ulubionych swetrów, który po prostu uwielbiam i pamiętam jak go kupiłam i też bardzo, bardzo się cieszyłam, dlatego że dla mnie to jest coś idealnego, coś, co mi się bardzo podoba. I za swój zapłaciłam 10 zł. I tutaj też
powyżej 10 on nie kosztował, natomiast mógł kosztować 8 zł, mógł kosztować 5 zł. Tutaj po prostu zaokrągliłam. Kolejna rzecz to jest kurtka basicowa ze sztucznej skóry. I cena w Stradivariusie to 119 zł. Moi kochani, ja w ogóle kurtek takich Skye, po prostu Skye nie kupuję, dlatego że kiedyś w sieciówkach, jak nie jeszcze nie chodziłam do second handów, takie kurtki kupowałam, bo były mi po prostu potrzebne. I pamiętam, że niektóre wytrzymały jeden sezon, a niektóre wytrzymały no 3 sezony, to był już rekord. Na przykład kurtka z Mango, za którą zapłaciłam 300 albo 350 zł, czyli więcej troszeczkę. Miałam ją 3 sezony i to była jedna z moich ulubionych kurtek. Ona była naprawdę porządna. Natomiast reszta takich kurtek z sieciówek, one po prostu mi się rozsypały. Jest coś takiego, że jak mam rzeczy ze Skye i jak one sobie gdzieś wiszą, dłużej wiszą i po prostu ja po niej nie sięgam, to za jakiś czas widać po prostu samoistny efekt zniszczenia. Na kołnierzu pęka w ogóle ta skóra. Zawsze to się robi przy kołnierzu, zawsze to się robi gdzieś z tyłu, przy rękawach, to po prostu jest popękane i ja stwierdziłam, że nie będę kupowała rzeczy takich ze Skye. Co prawda, mam u siebie w swoich zbiorach taką turkusową niebieską kurtkę, którą znacie, ona jest ze Skye, ale ta Skye jest jakaś taka lepsza. Kupiona ona jest była w second handzie i ta jedyna kurtka, którą posiadam ze Skye jest... Nic się z nią nie dzieje, więc nie wiem, jest to jakaś chyba lepsza Skye. Natomiast kupuję kurtki skórzane, dlatego że w second handach można znaleźć rewelacyjne kurtki ze skóry, zarówno takie vintage, jak również bardziej takie na czasie, tylko trzeba dobrze się rozglądać. I teraz pokażę Wam moją kurtkę. Moją kurtkę oczywiście z second handu i to jest skóra. I powiem Wam, że bardzo mi się ta kurtka podoba, ona jest niesamowicie ciężka, jest w stylu takim rockowym, jest też krótsza, ma dużo ozdób, dużo różnych takich po prostu w postaci kieszeni, też ma tutaj taki pasek, ona ma kolor taki czarny, ale gdzieś na niej jest taki powiedzmy efekt zniszczenia i mi się to bardzo podoba, lubię tę kurtkę, ona jest naprawdę rewelacyjna, porządna, z tyłu tak się prezentuje. Po prostu zwykła i niezwykła, dlatego że ona jest też trochę elegancka przez ten tutaj kołnierz. Tutaj mamy też na rękawach kieszenie, mamy tutaj klamry. Ciężka, porządna kurtka i która naprawdę przetrwa wszystko. Ona na pewno nie popęka, nic się z nią nie stanie. I ja za swoją zapłaciłam 10 zł, więc tutaj nie ma o czym mówić. Kurtka ze skóry w second handzie, a kurtka ze Skye, która może przetrwa sezon, może nie przetrwa, za 119 zł, no to nie opłaca się po prostu przepłacać, bo w tej cenie mogłybyście mieć kilka kurtek skórzanych, w dodatku kupionych w second handach. I naprawdę można znaleźć takie kurtki skórzane, tylko trzeba się rozglądać. Jak wiecie, ja mam w przeróżnych kolorach i vintage, i takie bardziej nowoczesne, ale zazwyczaj takie vintage, bo one mi się najbardziej podobają. Więc polecam Wam zaglądać do second handu, jeżeli chodzi o wybór jakiejś takiej kurtki skórzanej. Można znaleźć naprawdę fajne perełki. I ostatnia rzecz to jest trench basicowy, taki krótki. W Stradivariusie cena 139 zł. Po pierwsze, nie lubię takiej długości płaszczy, unikam ich. Unikam ich jak ognia, muszą być płaszcze u mnie tak za kolano i niżej, dlatego że ja się w tych płaszczach lepiej czuję. Nie lubię płaszczy przed kolano, dlatego że nie podobają się. Po prostu mi się nie podobają i nie będę takich płaszczy kupować, chociaż nie wiadomo jaki byłby ten płaszcz, to chyba raczej po takie nie sięgnę. Jeśli już to takie kurtki, które zastępują mi te płaszcze właśnie takiej długości, to jakieś parki i tego typu sprawy. I w second handach takich płaszczy jest bardzo dużo, ja ich w ogóle nie biorę, nawet nie kupuję, dlatego że może zdarzyło mi się kilka razy, ale to już musi być naprawdę jakiś taki wyjątkowy płaszcz. A takich basicowych, zwykłych płaszczy jest bardzo dużo, bardzo dużo. W każdym second handzie zawsze jak jestem, to jest taki płaszcz do kupienia. I moja propozycja teraz to jest też taki trench, tylko długi. To jest vintage i ten płaszcz bardzo mi się podoba, pomimo że jest to kolor taki zwykły, ale gdzieś lubię go do niego dodawać trochę takiego szaleństwa. Jest oversize'owy, bardzo mi się podoba i zdecydowanie to jest moja ulubiona długość płaszcza. Ja uwielbiam się w takich płaszczach schować, ja uwielbiam je nosić rozpięte, pod spodem mieć coś bardzo takiego eleganckiego, na przykład jakąś krótszą sukienkę, wtedy to wygląda smacznie, dość elegancko i takie płaszcze kocham. I na takie płaszcze poluję. Ostatnio też kupiłam w kolorze szałwiowym, kupiłam też szary,
Szary przekazałam dalej w dobre ręce, natomiast ten szałwiowy Wam jeszcze pokażę, bo jest po prostu rewelacyjny. No i tutaj za swój płaszcz zapłaciłam 30 zł, więc różnica jest spora, tak? 139,30, no spora i niespora, ale tak jak mówię, jest wybór w second handach, jeśli chodzi o przepiękne płaszcze. Teraz, moi kochani, już czas na podsumowanie, więc w Stradivariusie za swoje zakupy zapłaciłabym 1084,50 zł, a za swoje zakupy w second handzie zapłaciłam 152 zł, i oczywiście tutaj nie w górę, jeśli już ta cena by tutaj by się nie zwiększyła, tylko w dół, ponieważ tak jak wspominałam, niektóre rzeczy mogły kosztować nawet mniej, więc powiedzmy, że na dzień dzisiejszy 152 zł. Więc tutaj znowu mamy kolosalną różnicę, a zobaczcie, też były w dzisiejszym odcinku rzeczy z wyższej półki, tak? Bo marka Yves Saint Laurent była i była też druga marka, która jest również droga, więc tutaj nie ma w ogóle chyba o czym mówić, ale każdy człowiek ma prawo wyboru. Ja oczywiście nie krytykuję osób, które chodzą do sieciówek, bo każdy ma prawo kupować i robić zakupy tam, gdzie chce. A te filmy są na zasadzie takiego po prostu porównania i są dla osób, które jednak te second handy wybierają i je uwielbiają, tak jak ja. To wszystko, moi kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które tutaj u mnie się pojawiają, oraz do śledzenia mojego Zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam miłego wypoczynku.